Cześć moi drodzy, ja jestem Daniel i witam was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym filmie, oczywiście o książkach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Noa, po prostu jest od Simona Jamesa Greena. Film o tej książce zapowiadałem już w sumie od dawna, ale pojawia się dopiero teraz, więc mam nadzieję, że jesteście ciekawi, o czym jest ta książka, co o niej sądzę i czy warto ją przeczytać, dlatego jeśli tak, no to zapraszam do oglądania. Nasz główny, jak i tytułowy bohater Noa jest nastolatkiem, który boryka się z wieloma problemami, no jak prawie każdy nastolatek, ale akurat on tych problemów ma znacznie więcej. Jego tata zniknął przed laty w okolicznościach, o których tak naprawdę do teraz nikt nie wie. Jego mama przebiera się za Beyoncé i występuje w ten sposób, zarabiając na życie. A jego babcia, która była mu dotychczas najbliższa, tak naprawdę mogę powiedzieć, że troszkę poprzestawiała jej się w głowie i, jak sam bohater twierdzi, nie jest już sobą. Zostaje mu tylko przyjaciel Harry, z którym spędza bardzo wiele czasu i jest tak naprawdę jedyną osobą, która go rozumie. Nie wspominając już szkoły, bo jak się pewnie domyślacie, tam również jest takim outsiderem i nie jest zbyt lubiany. Chociaż chciałby, bo jego marzeniem jest to, żeby stać się taką, wiecie, gwiazdą szkolną, bardzo popularną osobą w jego gronie, natomiast ciągle mu to nie wychodzi, a to, co próbuje robić, no można powiedzieć, że wzbudza jeszcze więcej negatywnych emocji w jego otoczeniu. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym o Noa powiedzieć, jest to, że bardzo podoba mu się jedna z jego klasowych koleżanek, mianowicie Sophie. I chociaż zdaje sobie sprawę, że on i ona są totalnie z różnych sfer, jak to się mówi, ale nie jest to dla niego jakąś wielką przeszkodą. Tak naprawdę wszystko zmienia się wtedy, kiedy właśnie Noa i Sophie mają zrobić wspólny projekt z geografii i to jest takim pierwszym krokiem Noa do tego, aby bliżej poznać właśnie Sophie. Właśnie co później wynika z tego ich spotkania, Sophie zaprasza Noa na imprezę. Natomiast ta impreza okaże się naprawdę okropnym koszmarem dla Noa, ponieważ właśnie tam zdarzą się takie rzeczy, o których naprawdę mu się nie śniło i których raczej by sobie nie życzył. O co chodzi, dowiecie się tak naprawdę w trakcie czytania tej książki, bo ja już wam więcej nie będę zdradzał, bo nie chcę za dużo powiedzieć. Też oczywiście ta książka skrywa w sobie bardzo wiele innych wątków, innych motywów, które są tutaj poruszane i które naprawdę świetnie łączą się z tym głównym, który właśnie przed chwilą wam mniej więcej oczywiście zarysowałem. I właśnie zostając jeszcze przy temacie naszego głównego bohatera, bo tak naprawdę wokół niego kręci się cała fabuła w tej książce, jak już pewnie mogliście się zorientować. Tak naprawdę to, co mi się bardzo podobało w jego kreacji, to to, że nie jest on takim nastolatkiem, który jest zacofany w swoim rozumowaniu, w sensie chodzi mi o to, że w większości młodzieżówek właśnie tego typu mamy przedstawionych takich bohaterów, którzy na początku w ogóle są takimi totalnymi idiotami, a później, o kurczę, mają jakiś mega genialny pomysł i wtedy właśnie się rozkręca książka. Tutaj jednak jest inaczej, bo Noa jest właśnie takim nastolatkiem, który myśli i ma taki sposób bycia jak prawdziwy nastolatek. I to tutaj autorowi świetnie udało się wykreować i tak bardzo dobrze uchwycił ten schemat takiego nastolatka w dzisiejszych czasach. To muszę wam powiedzieć, jest trudne, a wiem to ze swojego doświadczenia z literaturą właśnie młodzieżową, gdzie autorzy często właśnie borykają się z problemem wykreowania dobrej postaci, która ma te naście lat. Ale oprócz naszego głównego bohatera mamy również innych, masę innych bohaterów, których tutaj poznajemy i z których każdy ma trochę inną osobowość, co jest właśnie fajne, takie zderzenie wielu charakterów tej książce. I słuchajcie, to co jest największym plusem i to co mnie tutaj najbardziej urzekło, to tak naprawdę humor, który jest tutaj zawarty. To jest po prostu coś genialnego, jak autor potrafi lekko prowadzić nas przez akcję w tej książce, jak autor po prostu posługuje się takim płynnym językiem, który łatwo da się zrozumieć i z których płynie naprawdę mega dużo żartów, mega dużo sarkazmu i naprawdę bardzo dużo humoru, który czytając to miałem wrażenie, że jest ukryty naprawdę w każdym zdaniu. Oczywiście pomimo humoru i takiej lekkości tej książki mamy również tutaj wiele takich naprawdę
naprawdę, można by powiedzieć, tragedii rodzinnych, które spotykają naszego Noa, bo musi sobie on poradzić w bardzo trudnej sytuacji. I w wielu momentach tej książki mamy właśnie takie zbliżenie na jego odczucia, na jego emocje. I to tak naprawdę, w jaki sposób planuje sobie poradzić tym wszystkim, co go dotyka, a jest tego naprawdę bardzo dużo. I słuchajcie, pewnie każdy myśli, że ma wiele swoich problemów, ale jeśli przeczytacie tę książkę i zobaczycie, ile tych problemów ma Noa, to naprawdę opadnie wam szczęka do samej ziemi. I to nie jest też tak, że nasz główny bohater użala się nad swoimi problemami, ale jest taki bardzo chętny do działania i zapobiegania wszystkiemu, co bardzo często właśnie sprowadza się również do tego humoru, bo jest on naprawdę bardzo, bardzo komediową, rzekłbym nawet, postacią. Natomiast oprócz tego potrafi być również stanowczy w wielu sytuacjach, chociaż często, tak jak już powiedziałam, nie wychodzi mu to za bardzo. Słuchajcie, ja zaczynając czytać tę książkę, po prostu wiedziałem, że to będzie coś naprawdę wspaniałego. I takie właśnie było po prostu podczas czytania tej powieści. Uśmiech nie schodził mi z twarzy, a jeszcze lepiej, po prostu czasami śmiałem się na głos, bo naprawdę już nie umiałem wytrzymać. Ja po tej jednej książce mogę już stwierdzić, że po prostu uwielbiam pióro autora, bo trafia on w mój gust, mój jeden z gustów, bo mam ich troszkę dużo, ale jednak jest to taka książka, która jest lekka, taka, mógłbym powiedzieć, do relaksu w wolnym czasie, bo można się przy niej świetnie odprężyć i nie jest męcząca, a powiedziałbym, że taka pobudzająca was do życia. Jeszcze wspomnę tylko, że ta książka jest pierwszym tomem trylogii, która już niedługo będzie się ukazywać pod nakładem oczywiście wydawnictwa Zielona Sowa, dlatego ja naprawdę nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że wy, jeśli przeczytacie tę książkę, to również nie będziecie mogli się doczekać kolejnych tomów. Kolejny jest już zapowiedziany, więc pewnie nie będziemy musieli długo na niego czekać i to jest naprawdę bardzo dobra informacja. Ja naprawdę bardzo serdecznie wam polecam tę książkę. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, wystarczy do tego, że po prostu będziecie zachęceni do sięgnięcia po nią. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, a także komentujcie, jeśli macie jakieś pytania co do tej książki. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, a i subskrybujcie jeszcze kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more.